Eksplodujące kotki wydawnictwa Rebel. To gra karciana dla ludzi, którzy kochają koty i wybuchy, lasery i czasem kozy. Przeznaczona dla grupy wiekowej 12+, dla 2 do 5 graczy. Jest to bardzo dynamiczna i szybka gra imprezowa. W zestawie mamy karty. W takim fantastycznym pudełku z TNT w środku. I zobaczcie, co się dzieje po wyjęciu kart. Tam zdecydowanie już jakiś kotek eksplodował. W talii znajdziemy 4 karty eksplodujących kotków. Osoba, która trafi na kotka, wybucha i do końca gry pozostaje martwa. Wybuchanie będzie powtarzane tak długo, aż w grze pozostanie jeden gracz, który będzie zwycięzcą. Karty rozbrojenia to są bardzo pożądane w grze karty, bowiem to dzięki nim unikniemy wybuchania i będziemy mogli kontynuować grę. Każdy gracz więc dostaje po jednej. Resztę kart rozbrojenia, w zależności od ilości graczy, którzy siedzą przy stole, chowamy do talii, ale w przypadku gry dwuosobowej tylko 2 karty rozbrojenia wsadzamy do talii, resztę odkładamy. Tak samo w grze trzyosobowej, gdy gramy w 4 i więcej osób, wtedy wszystkie karty rozbrojenia wędrują do talii. Tasujemy bardzo porządnie wszystkie karty poza kotkami. Do talii wkładamy tyle kart eksplodujących kotków, ile jest graczy minus 1, czyli w grze dwuosobowej wkładamy tylko jednego kotka. Jeżeli zagramy w 3 osoby, chowamy 2 kotki do talii i tak dalej, i tak dalej. W grze pięcioosobowej wsadzamy wszystkie kotki. W tym wypadku włożyłam jednego, reszta wędruje do pudełka. Zanim włożyłam kotka do talii, rozdałam każdemu graczowi po 7 kart, także razem z kartą rozbrojenia każdy gracz ma 8 kart na ręce. W naszej turze będziemy zagrywać karty. Każda karta ma jakąś akcję do wykonania, jakiś tekst się na niej kryje. Na przykład karta Tako Kota potrzebuje pary, aby zagrać tę kartę i ukraść losową kartę od innego gracza. Tak samo karta Kot Tęczo Żygowy i na przykład karta Flokot Włochaty. Karta Co Kryje Przyszłość pozwala nam dyskretnie obejrzeć 3 wierzchnie karty stali, a ta karta Atakuj pozwala nam zakończyć turę bez dobierania karty, a następny gracz będzie musiał zagrać swoją rundę 2 razy. Mam jeszcze kartę Pomiń, czyli zakończ turę bez dobierania karty. Zagram kartę Atakuj. Mój przeciwnik musi rozegrać podwójną turę. O, mojemu przeciwnikowi trafiła się karta przerwania akcji innego gracza. Może jej użyć w dowolnym momencie. Ma też 2 karty rozbrojenia. Dobra, zagrałam kartę Atakuj, ale mój przeciwnik, on zagra kartę Nie. Anuluje mój atak, więc ja muszę kontynuować moją rundę. Mam kartę rozbrojenia, więc chyba zaryzykuję. Pasuję i biorę do ręki kartę. Teraz mój przeciwnik zagra kartę Atakuj. W tym momencie ja również mogę zagrać kartę Atakuj, co sprawi, że moja tura się kończy, a następny gracz będzie musiał rozegrać 4 tury z rzędu, bo karty ataku się sumują. Gracz ten za bardzo nie ma tutaj możliwości. Musi wziąć karty. Pierwsza, druga jest kartą przysługi. Może ją na razie zostawię i po prostu te 4 karty wezmę do ręki. Ja może sobie właśnie podejrzę, co kryje przyszłość. Biorę 3 karty i zaglądam tak, aby nikt nie widział. No, całkiem dobre te karty. Okej, nic więcej nie zagrywam. Wezmę sobie Tako Kota i w tym momencie będę już mogła użyć w następnej rundzie tego Tako Kota właśnie. Gra kończy się, gdy ktoś eksploduje, czyli znajdzie w talii eksplodującego kotka. W grze możemy zrobić coś takiego. Ja sobie teraz dołożyłam kotka eksplodującego na wierzch talii. Ja mam kartę rozbrojenia. Zagrywam tę kartę i eksplodującego kotka muszę wtasować do talii. Mogę zrobić tak i kolejny gracz będzie musiał wziąć tego kotka. Mogę go chować w ten sposób, czy w ogóle gdziekolwiek go chować tak, aby inni gracze nie widzieli. Mogę te karty schować pod stół, żeby nikt nie wiedział, gdzie ja tego eksplodującego kotka ukryłam, czy
on jest na wierzchu, czy może włożony gdzieś tam bardziej w odleglejsze rejony talii. W momencie, gdy ktoś wybuchnie, czyli tak jak ja bym teraz wzięła tego kotka i nie mam karty rozbrojenia, wybucham i dla mnie gra się kończy. Eksplodujące kotki to bardzo dynamiczna i emocjonująca, nieprzewidywalna gra, która jest już kultową, imprezową grą i jestem pewna, że przyniesie Wam tak dużo radości z rozgrywki, ile my z nią mamy. Zapraszam Was również na blog. W opisie do filmu jest link.